I wystartował Mateusz Wantulo, który za nim ustawia się Kurt Chowaniec Michał, Ludowy Klub Sportowy Poroniec Poronin. 37 sekund za nim będzie biegł. Odległość została przeliczona na sekundy. I zawodnicy teraz startują w odstępach czasowych, takich jaki wywalczyli na skoczni. Już zbliża się start drugiego zawodnika. Kurt Chowaniec Michał. LKS Poroniec, Poronin 37 sekund i wyruszył na trasę Michał Wód-Chowaniec. I teraz Łowisz Jan z numerem 3, AZS Zakopane 43 sekundy za nim. Czwarty wystartuje Michał Pytel, który ma stratę minuta 1 sekunda do prowadzącego. Michał Pytel jako czwarty wyruszy na trasę 6 km. Przypominam 4 pędy i wyruszył Michał Pytel i za nim numerem 5 Wojciech Marusarz, AZS Zakopane, minuta 44 i z numerem 6 minuta 45 Karpiel Krystian, to jest Wisła Zakopane. Obaj prawie o tym samym czasie wystartują z małą różnicą 1 sekundy. Przypominam, 10-15 minut później będzie dekoracja po zakończeniu oczywiście biegu najlepszych zawodników. I z numerem 5 Marusarz Wojciech, a 6 Karpiel Krystian. Ci zawodnicy mają niecałe 2 minuty straty do prowadzącego. Zobaczymy, jak to się przełoży. I wystartował pierwszy i drugi, czyli z 5 Wojciech Marusarz, 6 Karpiel Krystian. A na starcie z numerem 7 Marcin Bud, Wojskowy Klub Sportowy. I już na trasie Marcin Bud z numerem 8 na starcie Mąka Daniel, Ludowy Klub Sportowy Poronin, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane. 3 minuty i 1 sekunda za prowadzącym Mateusz. Brawa, AZS AWF Katowice, Mateusz Wantulo, nieoficjalnie zwycięzcą pierwszego Pucharu Solidarności w Zakopane. Brawo, Mateusz. A my czekamy, kto będzie na drugim i trzecim miejscu dzisiejszych zawodów. Wojskowy Klub Sportowy Zakopany z siódmej pozycji zaatakował. Jeszcze dalej. Mateusz, dalej, bo byś przegrał. Z numerem trzecim i na trzeciej pozycji Jan Łowisz, AZS Zakopany. Na czwartej z numerem piątym Wojciech Marusarz, AZS Zakopany. Na szóstym z czwórką Michał Pytek, Wisła Zakopany. I mamy już zwycięzców dzisiejszego pierwszego Pucharu Solidarności. I nawet słońce wyszło, także
Piękne skoki się zapowiadają. Zapraszamy. A z numerem 18 na ostatnie okrążenie Krystian Karpiel. To jest Wisła Zakopane. Kończy zmagania dzisiejszego dnia. I z numerem drugim Gutkowaniec Michał, LKS Porony z Poroni. Drugi był po skokach. Troszeczkę słabiej mu poszedł bieg. I Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane, Sonet Szczyt. I kolejni zawodnicy z numerem 17. Paweł Chyt, to jest Wisła Zakopane. I z 11. Marek Ratuszny, to jest Wisła Wyśle, a na ostatnie okrążenie jeszcze zawodnik z numerem 19. Jakub Chowaniec, KS Chochołów. Także Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku na mecie. I kolejny zawodnik z numerem 8. Daniel Mąka, Ludowy Klub Sportowy Poroniec w Poronie, SMS Zakopane. I z 12. Twardosz Paweł, Parafialny Klub Sportowy Olimpijczyk Gilowice, szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. 26, 46, 26, 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
zawody. Każdy, kto ukończył zawody, zawsze można je później przeanalizować, a jak się zejdzie, to już nie ma co. Dziękujemy, ostatni zawodnik, ja dziękuję. I ceremonia dekoracji poprowadzi Czesław Bluter.